Witam serdecznie, Radek Grabarczyk, moim gościem jest ten typ Mes. Witam cię. Dzień dobry, siema. Jedyny raper, który na Air Max reaguje wyruszeniem ramion. Zgadza się. Dobra, 10. płyta. No i ten jubileusz. Czy coś ten jubileusz na ciebie wpłynął w takim kontekście, że ci się inaczej tą płytę pisało, jakoś się inaczej skupiłeś, jakoś presja jakaś? Tak, tak. Zdecydowanie presja. Czułem taką dużą presję chyba po każdej płycie, już po Flexipie tak naprawdę. Flexi był w sumie takim, wiesz, zespołem, który wychylił się z undergroundu, nie było zbyt dużych oczekiwań, tak mi się wydaje. Mało ludzi wiedziało po prostu o naszym istnieniu. Przy 247 też był większy luz, ale te takie solowe rzeczy to już czułem takie presję. A po TBZD, które było dla mnie przełomową płytą, sporo ludzi dowiedziało się w ogóle o tym, że żyję dopiero po tej płycie tak naprawdę, wiesz. Trzeba bardzo uważać z tym takim przekonaniem, że ludzie kojarzą, kim jesteś, w sensie może jakaś nisza kojarzy, kim jesteś, natomiast ta nisza może być rozdęta nawet do kilku milionów, ale jesteś na przykład popularny tylko i wyłącznie w jednym środowisku. Natomiast po TBZD u mnie się to zmieniło na trochę szersze, taki impact na słuchaczy różnych gatunków muzyki, a zależało mi na tym. I to było takie nowe otwarcie, a w związku z tym była też większa presja, no nie? A czy było też trochę tak, że Trzeba było zostać dresiarzem, ludzie właśnie, poszerzyło się jakby grono tych odbiorców, i czy miałeś tak, że część z nich jakby szufladkowała cię i kojarzyła tylko z tą płytą, a na przykład nie znała wcześniejszych płyt, nie wiem, i tak dalej? Tak, tak, jasne. Ja w ogóle nie mam takich założeń, że ludzie coś powinni na mój temat, że na przykład powinni znać ileś tam płyt, albo powinni kojarzyć tytuł utworów. Mi jest po prostu bardzo dobrze, jeżeli udało mi się z jedną konkretną piosenką trafić do kogoś, na przykład przez temat tej piosenki, no nie? Niekoniecznie ktoś w ogóle musi słuchać mojej muzyki, ale jeden numer trafił w punkt, to jest o jego życiu, o jego problemach, jego rozkminach, no nie? I to już jest dla mnie bardzo dużo. Chuj, że on tam nie zna pozostałych, wiesz, 9 płyt i 16 kawałków. Zna na przykład tylko te dwa, ale już potrafi to docenić, utożsamiać się z tym. To już samo to wystarczy, że czuję się potrzebny i czuję, że jakoś sprawiam, że ten świat nie zwalnia, może idzie troszeczkę do przodu, a nie jestem jakimś jebanym pasożytem po prostu, no. Ale może się też tak zdarzyć, pewnie się też tak zdarza, że na przykład, wiesz, sprawdzi ten jeden numer i... A, fajne, sprawdzam pozostałe. No to wiesz, tego sobie życzę, nie? Żeby tak otwierać ludzi. Dobra, tu już tak do płyty ściśle. Jak dla mnie jest to ciężka w odbiorze, ci powiem szczerze. Przesłuchałem za pierwszym razem i mówię, tabula rasa, biała kartka, nie wiedziałem o to, jakby zacząć ciebie pytać. Później jak już sobie przesłuchałem kilka razy, jakby bardziej się już tam otworzyłem. No i właśnie, i czy chciałeś, żeby taka była, że tak powiem? Tak, zdecydowanie chciałem, żeby taka była, bo mam dobre wspomnienia z płyt, które też mi dopiero weszły za 3. razem, nie za 2, nie za 1, za trzecim albo za 4. I za każdym razem to były płyty, które ze mną zostawały na bardzo długo, na lata. Więc moim celem było zrobienie takiej płyty. Jeżeli ktoś zabiera się do zjebania tej płyty na przykład po pierwszym przesłuchaniu, to zachęcam, żeby po prostu powstrzymał się od tego, bo to jest trochę jakby nie do tego jest ta potrawa. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, zdisował danie główne za to, że nie jest przystawką, albo na odwrót. No, jakby ta płyta została pomyślana jako coś, co powinno wejść za którymś razem. Jeżeli faktycznie absolutnie nie wejdzie za tym którymś, no to chętnie przyjmę konstruktywną krytykę. Jasne, wszyscy mówią, że kochają konstruktywną krytykę, a wiesz, płaczą w domach po prostu w poduszkę. Tak czy siak, do takiej rzetelnej oceny bym doceniał, zachęcał dopiero tak za 3, 4 razem, nie? No dobra, jasne, a ten... A kawałek Book Please, jak go interpretować? Bo jest to, ja go tak interpretuję, że... bardzo dużo ludzi chce, żebyś poświęcał czas na głupoty, sprawy mało ważne, nie wiem, ja go tak odbieram, ale co autor miał? Ten przekaz w ogóle nie jest skomplikowany, w pierwszej zwrotce, jak i w drugiej. Karcę się za to, że wiesz, że nie poświęcam czasu książkom, tylko rzeczom prostszym. Tak, jakimś bodźcom, które kradną twój czas. To jest tylko to. To jest takie samo oskarcenie się i samo biczowanie. Może nie brzmi to atrakcyjnie, ale wydaje mi się, że zrobiłem na tym bicie co w mojej mocy, żeby przekazać jakże prostą jazdę, no. Wiesz, że powinieneś czytać. Chciałbyś jednak przed śmiercią pomyśleć, że kurde, no jednak przeczytałem parę książek, a nie tylko wiedziałem o tym, że każdy, kto przeczyta, to nie będzie żałował. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przeczytał dużo książek i żałował tego, że to zrobił. Nie ma takiej możliwości. To jest po prostu, wiesz, no. Nie ma tylko tego, co nie zrobiliśmy. Tak, jest to jeden z tropów na życie. Więc wszyscy znamy tę prawidłowość, ale no wiesz, no, nic z tym nie robimy albo robimy z tym za mało. Nie wiem jak mają inni, ja mam w ten sposób, że mnie rzeczy rozpraszają i zabierają mi wolny czas, który mógłbym poświęcić książkom. Także to jest taki, wiesz, mój lot. Nie narzucam nikomu, że ma czytać, czy ma nie czytać. To jest moja jazda. Kawałek, taki trochę inny temat, może trochę odbiegnę od płyty. Kawałek Hady, Obrachunek Moralny 2, Wienia, Zabierz mnie do miejsc, Vanilla Sky, Queby. Kojarzysz, co te utwory wszystkie łączy? Ja? Dokładnie, ale oprócz tego, że ty, to masz w nich wszystkich śpiewany refren. I to jest dla mnie takie, no nietypowe, bo zazwyczaj jeśli zapraszają kogoś, artyści, do refrenu śpiewanego, no to wokalistę sensu stricte. A tu jesteś jako raper zaproszony. I jak ty reagowałeś na to? No wiadomo, nawijasz, ale też bardzo dużo też śpiewasz swoich, nawet na tej płycie. I jak reagowałeś, że no kurde, no ja przecież głównie to nawijam, a jednak... Dlaczego? Refren jest taką samą częścią utworu, niejednokrotnie ważniejszą niż zwrotka. Czasem jest tak, że kojarzysz numer właściwie tylko po refrenie i po bicie, a te zwrotki cię w ogóle żenują i jak się wsłuchasz w te zwrotki, to jest ci wstyd za tego artystę, więc to grubsza ekipa przychodzi. I to widzę, że właściwie 87% żeńskiej populacji Warszawy, tak. 1 700 000 kobiet właśnie wbija do tego stolika. Tak czy siak nie, uważam, że refren jest arcyważną częścią utworu i na Wieniu też bodajże mam zwrotkę i nie tylko refren, nie? Dla mnie, jako człowieka, który wiesz, czasem ma chęć współpracy z jakimś artystą, ale absolutnie nie mam w sobie aż tyle mocy przerobowych, żeby zajebać zwrotkę na cały ten temat. No to ten refren mi w zupełności wystarcza. Podoba mi się beat, podoba mi się temat, podoba mi się flow tego typa, ale chodzi mi po głowie jakaś melodia i to mi w zupełności wystarcza. Niech on się dalej produkuje. Ja jestem zagrany tym bitem, ale nie na tyle, żeby tam, wiesz, po prostu cały rulon rozwinąć i napisać 68. Jestem zagrany tym bitem właśnie dokładnie na tyle, na ile zgodziłem się wziąć w tym udział. Gdybym marzył o tym skrycie, żeby tam była moja zwrotka, to po prostu bym mu powiedział i słuchaj, bez zwrotki w to nie wchodzę, pojebało cię, ale nie takie miałem. Dobra, a co myślisz o tym, żeby... Czy nie jest w etosie rapera to, żeby umieć, no śpiewać? Bo ty śpiewasz też, prawda? W etosie rapera jest to, żeby być starannym i zajebistym. Żeby się starać, żeby być oryginalnym, o. Są takie różne teraz filmy na Netflixie i tak dalej o początkach hip-hopu. Kurwa, szczerze mówiąc ziewam przez 2/3. Ale no jakoś się dogadamy. Ale nie ziewam w tym momencie, kiedy oni są na maksa wczuci właśnie w oryginalność, że nie, ten gość już, wiesz, robił to i robił to nieźle. Ja muszę zrobić to samo, tylko lepiej i to jeszcze po swojemu, z jakimś swoim oryginalnym sznytem. Więc chodzi o oryginalność i staranność, to jest w etosie rapera i naprawdę to... Nie ma obowiązku, że ktoś musi umieć nawijać, jak się stara w tym, co robi. Nie ma obowiązku, że ktoś, bo to było twoje pytanie, jak rozumiem, że ktoś musi umieć śpiewać albo nie. Rozwój, precyzja w tym, co się robi, bo nawet wiesz, nawet w niedbałości może być precyzja. Jak nawiniesz coś za 20 razem, to będzie świetnie przetrenowane, ale stwierdzisz, że dobra, mam ochotę zrobić to po 7 piwach i wiesz, w ogóle zjebany jakąś dziwną chemią, ale wcześniej potrenowałeś tę zwrotkę, to w tej niedbałości też będzie magia, wiesz. Tak, po prostu napiszesz coś i uznasz, że jestem taki piękny, że bez treningu mogę podejść do mikrofonu i tak dalej. To jest to chujowy rodzaj niedbałości, tego w ogóle nie szanuję. A w kawałku Przewóz osób nawinąłeś twój ziomek, co się wozi, jest mi obojętny. Czy to można powiedzieć, że chodzi o taką przewózkę raperów i że ciebie to już nie wkurwia i masz to w dupie? Mam na to wyjebane bardziej precyzyjnie. Natomiast tu ogólnie chodzi o ludzi, którzy którzy mają w sobie jakiś taki wewnętrzny imperatyw, który pozwala im myśleć, że oni są na tyle piękni, że im się coś od życia należy. Należy im się, nie wiem, lepsza obsługa w klubie, należy im się jakieś uniżenie kelnera, należy im się, kurwa, miejsce parkingowe na ulicy. Taka arogancja, która jest po prostu nieuzasadniona, w sensie, wiesz, wydaje ci się, że jesteś tu, a tak naprawdę w skali już chociażby tego miasta jesteś naprawdę gdzieś w piwnicy tej restauracji, wiesz, o co chodzi? I więc nie akceptuję takiej przewózki, nie że stylowej, czy że ktoś, wiesz, nie wiem, wynajmie sobie w klubie jakieś miejsce i tam chleje z ziomkami, to jest super, jakby co mnie to, kurwa, obchodzi. Nie akceptuję nieuprzejmości do ludzi, nie akceptuję tego, że też, nie wiem, lekceważy, odwołuje spotkania, urywa kontakt, nie akceptuję tego, to jest nieakceptowalne w moim świecie, bo to jest ten rodzaj przewózki, który pokazuje, że ten człowiek jest naprawdę małego formatu. Z czego ona wynika u ludzi? Czy zastanawiałeś się kiedyś tak, skąd ani to? Ze złego wychowania i z kompleksów. A teraz taka kwestia koncertów. Przy koncertach z płytą Trzeba było zostać dresiarzem mieliście taki motyw, że w dresach byliście na scenie, też pamiętam w Płocku bodajże też, bo byłem na tym festiwalu. No a właśnie, a czy w związku z płytą Ała coś przewidujecie, jakieś bajery? No i jak się kawałki przyjmują na koncertach i tak dalej, jak odbiór? Z nowymi numerami graliśmy dopiero 2 koncerty i był ogień. Co więcej, grałem też 2 koncerty na trasie Dawida Podsiadło w Toruniu i w Warszawie na Torwarze. On zaprosił tam różnych żuków typu Artur Rojek, był jeszcze tam Organek na przykład, Mela Koteluk, no naprawdę kozacy, jeżeli chodzi o w ogóle grę. Nie rap grę, tylko grę jako taką, nie że grę alternatywnego popu czy coś, tylko w ogóle grę jako całość, nie? No i zagrałem sobie tam kawałki, które jednak są z mojej płyty, która jest wydana w Alkopoligami i to nie jest, wiesz, żaden major, to jest firma założona przez 3 ziomów. No a tutaj dla tego Torwaru, wiesz, 8000 ludzi, którzy po prostu modlą się do Dawida i jednak sporo ludzi znało ten numer, a nawet jak nie znali, to poznali i jednak też dobrze reagowali. Mam takie wrażenie, oczywiście mogę się mylić, mogłem czegoś nie zauważyć. Także te numery przyjmują się bardzo dobrze. Przerwać? Co? Zaraz się okaże, czy naprawdę jestem miły dla kelnerów. Nie, kurwa. O tym koncercie na Torwarze, znaczy no to o tyle spoko, że jak oni dobrze zareagowali, no bo nie byli jakby docelowo na ciebie przyszli, to o to chodziło. Ale wiesz, to jak jesteś muzykiem, jeździsz po Polsce, bez względu na gatunek muzyczny, jaki reprezentujesz, to w końcu i tak się zetkniesz z ludźmi, którzy są nie tylko dla ciebie. Nawet na festiwalu w Płocku chociażby. Dokładnie. Na przykład na festiwalu. To jest wersja optymistyczna, wersja realna, kiedy masz na przykład jakiś, wiesz, chujowszy rok czy coś, to zetkniesz się z takimi ludźmi na jakimś, na przykład, nie wiem, imprezę organizuje miasto, ty jedziesz tam, koleżka we władzach tego miasta jest, wiesz, zajebistym fanem czy słuchaczem, jara się, ale na przykład już ludzie, do których będziesz nawijać, mają kompletnie wyjebane na to, kim jesteś i że sobie kupiłeś fajną czapkę czy coś, a musisz, jeżeli jesteś poważnym człowiekiem, zagrać dla nich tak samo zaangażowany koncert, jak dla 3000 ludzi, którzy po prostu, wiesz, do każdego twojego kawałka, więc ja sobie staram znaleźć zawsze, nie wiem, jedną parę rozumnych oczu, jak w Dniu Świra, która zna te wszystkie numery, czy zna chociaż jeden kawałek i dla nich napierdalać. Przypomina mi się kawałek Dorosłe Dzieci We Mgle na White House Codex 4. Bardzo lubię ten kawałek, dlatego chciałem o niego zapytać. No bo to jest stylowa taka pod względem muzycznym, którą najbardziej ja lubię, bo po prostu polubię najbardziej taki rap. Twój jest taki właśnie poszukujący, inspirujący, właśnie muzycznie wiele osób to podkreśla, że cały czas jakby poszukujesz nowych ścieżek. A czy chciałbyś wrócić do takiej stylistyki na dłużej czy coś? No to jest gościnny kawałek, tak? To wiadomo, jest jakby coś innego. Nawet u Dexa na mixtape też zupełnie inna bajka. Ale czy chciałbyś taką klasyczną stylówę wrócić troszeczkę? Coś bardziej wrócić do tego, bo też usłyszałem parę głosów, że Mes już nie to samo, szkoda, kurde, jakby wrócić. To bardzo się cieszę, że nie to samo. Nie, wiesz, wszedłem do gry nie po to, żeby robić to samo. I mam wrażenie, że to w ogóle jeszcze trzyma mnie jakoś po tej stronie nie szaleńców, tylko kandydatów na szaleńców, że zachowuję taką higienę w muzyce, że robię to, czym się w danym momencie jaram i jestem po prostu w 100% szczery wobec własnych potrzeb. Nie podchodzę do mikrofonu, kiedy czegoś nie czuję. Więc nie mogę wykluczyć, że wiesz, coś mi się przestawi i stwierdzę, że teraz najbardziej na świecie będę czuł klasyczną stylówę. Może tak być, tylko jak sobie spojrzysz na, wiesz, te gigabajty muzyki, lepszej lub gorszej, którą nagrałem, to masz takich numerów 120, wiesz co chodzi? Więc wyobraź sobie, że żyjesz sobie i robisz coś 120 raz, więc nie jest twoją pierwszą myślą zrobienie tego 121 raz, jeżeli jest to twoja pasja, jeżeli jest to coś, co daje ci w ogóle paliwo do życia, no nie? Czyli takie paliwo do życia daje ci w muzyce, daje ci na przykład to, że no kurde, nowe brzmienie, nowe wyzwanie i chcesz podejmować go. Jakby... Nie, tak, to jest sztos w ogóle, to jest co? W takich warunkach nagrywałeś kiedyś w ogóle? Nie, więc odkrywamy nowe lądy również, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. A w ogóle ja też znam tyle legend o imprezach integracyjnych różnych firm i no wiesz... Na przykład? No wiesz, że potem, że teraz jest tak na początku bardzo kulturalnie i w ogóle przestawiamy stoliczki, tutaj wieszamy torebkę na krzesełku i tak dalej, a potem spizda. I prawdę powiedziawszy, fajnie byłoby zrobić potem jakąś przebitkę na przykład na tych ludzi, wiesz, tak za 6 godzin. Nie, no nie będę tyle siedział, dobra. No, trzeba było zostać dresiarzem, nawinąłeś w kawałku chyba As, jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś czułem się wyróżniony przez rap, jakbym chwycił Boga za nogi, jeszcze buty mu skradł. Teraz na płycie Ała, jak z perspektywy czasu to czujesz? Bo na wiadomość, kiedyś czułem się wyróżniony przez rap, jakbym chwycił Boga za nogi, buty mu skradł. Teraz jak to odbierasz? Teraz to odbieram jako osadzenie w rzeczywistości. Osadzenie w rzeczywistości pewnego dziwnego zawodu, który wykonuję, ale... Wiesz, mało ludzi wykonuje ten zawód i tak dalej, ale mało ludzi też jest, nie wiem, stolarzami artystycznymi i wydłubują różne dziwne ornamenty na biurkach z drewna, więc ogólnie chodzi o to, że to może ci bardzo podbić ego i trzeba na to bardzo uważać. W związku z tym teraz jestem na takim etapie, że jest to po prostu dziwny zawód. Możesz wybrać różne zawody, ten jest dziwny, ten jest bardzo dziwny czasami, ale nie predestynuje do tego, żeby twierdzić, że wszyscy wokół to chuje. Ale dziwny pod takim kątem, że na przykład no, rówieśników spotykasz, no to też było trzeba było zostać dresiarzem, w sumie te motywy, ale no nie wiem, że na przykład wszyscy ty rapuje, co to tam, co to za praca, tak. No. Też to podbija, że tak dziwnie. Znaczy ja się przeciwko temu kiedyś bardzo nie tyle buntowałem, bo nie lubię tego słowa, tylko w jakiś sposób było mi to nie na rękę. Ale to dlatego, że czułem się mocno osamotniony w tych swoich wyborach, dlatego, że na początku kariery jest tak, że wjeżdżasz na pierwszy koncert, czy tam na drugi, autokarem ziomów, no nie? I po prostu wydaje ci się, że to jest właśnie to! A potem okazuje się, że no wiesz, te ziomki idą do pracy i tak dalej, kończą studia. Z tego autokaru ziomów robi się samochód ziomów, z samochodu robi się 3 typów w pociągu, nie? No i kiedyś byłem, nie ukrywam, byłem trochę sfrustrowany tym, że zostaję tylko, wiesz, już z najtwardszymi druchami po tej artystycznej stronie życia. Ta artystyczna strona życia przynosi mi wszystko to, czego sobie życzyłem, czyli, no nie wiem, szacunek, świadomość tego, że robię coś po coś, że coś po sobie zostawiam, że to nie jest hałowe, można tego nie lubić, ale zawsze to było dopracowane. A ludzie właśnie, moi rówieśnicy zaczynają mnie oceniać na zasadzie, no tam hejs się zgadza, a wiesz, a jak tam sprzedają się płyty i tak dalej. To są takie rozkminy dość bardzo powtarzalne w sumie na takim przejściu właśnie z rozhulanego hobby jednak w konkretny zawód. Zawód też ma, wiesz, góry, doły i tak dalej. Także trochę mnie to kiedyś frustrowało. Potem moja pozycja zawodowa się ustabilizowała. Zacząłem, wiesz, nawet trochę może być delikatnie tym przewożony. Tylko delikatnie. A teraz wydaje mi się, że mam to na takim dobrym, zbilansowanym poczuciu własnej wartości i tego, że wiem, że robię coś dobrego. Nie tylko dla siebie, ale w ogóle dla świata robię coś dobrego. Nie najlepszego na świecie, ale że nie jestem szkodliwy, o, że nie jestem jebanym szkodnikiem. Ale też nie jest to, wiesz, coś, do czego trzeba by od razu stosować jakąś wielką miarę i twierdzić, że to jest niepowtarzalne, że to się nigdy nie wydarzyło w historii. No, nie, no działo się, już 300 lat temu byli tacy goście jak ja i robili mniej więcej podobne rzeczy, no. Czyli ta frustracja z wiekiem, można powiedzieć, mija. Aha, bo zmienia się w inną frustrację. Dobra. Bardzo ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. No nie będzie, nie ma co przeciągać. Czego ci życzyć na sam koniec? Mówiłeś, że dwa dopiero koncerty z nowymi kawałkami. Ja nie wiem, jak tam trasa się, nie patrzyłem, jak tam trasa koncertowa się prezentuje. Ruszamy w przyszłym tygodniu. Będzie nas dużo wszędzie. Także zapraszam na koncerty zespołu muzycznego Ten Typ Mes. Mamy trochę zmieniony skład, ale dalej mamy żywe jądro, które po prostu spuści się na was gigantyczną ilością nut i rytmu i warto przyjąć to na uszy. Więc na fanpage'u moim są daty i miejsca, może będę gdzieś w pobliżu, zapraszam serdecznie. Zawsze po koncercie też sobie wypijemy, porozmawiamy. Nie ma, wiesz, odcinania się od społeczeństwa, czego najlepszym przykładem jest dzisiejszy wywiad. Jeszcze bym trochę powkurwiał te panny, ale... A może później. Dzięki, Piotr. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.